Znane jest nagranie w sieci, jak Popek w furii gniewu niszczy różowy rowerek dziecięcy stojący mu na drodze. Wszystko to z pełną świtą, nie zważając na konsekwencje. Krążą słuchy, że mały Marcelek, który dziś nie jest już małym Marcelkiem, bowiem nagranie ma z 13 lat, do dziś opłakuje swój sprzęt. Dzisiaj przygotowałem wam listę 7 najzabawniejszych wykrętów w karierze Popka, bo jest parę takich odpałów pozamuzycznych, z których Popek jest również znany. W jednym ze swoich filmików, który został dodany, uwaga, 15 lat temu, Popuś zapowiedział jedną ze swoich walk w Londynie. Nie wnikając jak, po co, czemu akurat za miedzą, przejdźmy sobie do głównego mięska. MMA, panowie, MMA. Bo tak Paweł zaczął swój monolog w tym legendarnym już nagraniu. Poznajecie te rękawice? MMA, panowie, MMA. Już w listopadzie. W listopadzie wjeżdżam do klatki. A wszystko to do oglądnięcia w listopadzie. Miesiąc przed grudniem, 2 miesiące przed styczniem i 3 miesiące przed lutym. Tą walkę będziecie mogli oglądać na YouTubie, na moim MySpace'ie. Czekajcie na to, pamiętajcie. Przed grudniem, miesiąc przed grudniem to się wydarzy. Ja tam będę. Miesiąc przed grudniem to kolejny z memów, który wrył się do podświadomości ludzi właśnie te 15 lat temu. Sam pamiętam, jak w gimbazie cytowaliśmy słynne teksty Popka non-topper, szczególnie te dwa omówione, jak MMA, panowie, MMA, bądź miesiąc przed grudniem. MMA, panowie, MMA. Pamiętajcie, przed grudniem, miesiąc przed grudniem to się wydarzy. Numer 2. Plecy same się nie zrobią. Kosy, myślicie, że plecy same się zrobią? Popek, pan na niczym samo nie zrobi. Popek mówi, że samo się nie zrobi. Tutaj mamy kolejne nagranie z tego okresu, to jest z 2007 roku, w którym nasz majster tym razem przychodzi do nas z codzienną dawką motywacji sportowej. Bo po co tysiące gadek o suplementacji, diecie, o pokonywaniu swych słabości, jak można wszystko podsumować jednym prostym: plecy same się nie zrobią. Czy plecy same się zrobią? Plecy same się zrobią. Popek mówi, że samo się zrobi. Sam Mariusz Pudzianowski oglądał filmiki motywacyjne Popka, samemu powtarzając tezę. Coś niewiarygodnego. Samo się nic nie zrobi. W pewnym momencie swojej kariery Paweł postanowił dokonać skaryfikacji twarzy. Wcześniej też wytatuował gałki oczne, ale o tych przedsięwzięciach opowiadałem wam w takim ogólnym odcinku o Popku, do którego link macie w pierwszej linijce opisu. Chodzi o to, że Popciu wziął ten kawałek skóry, tą, którą uprzejmy pan w salonie mu wyciął i wrzucił do burgera jakiemuś kolesiowi. Całość nagrał. I nie, ani trochę tego nie podkoloryzowałem. Wcześniej ten kawałek zamroził, po paru tygodniach dokonał cudów. Tak, dosłownie to, co wam teraz powiedziałem, to on zrobił. Jeszcze raz, wziął ten kawałek mięsa, który uprzejmy pan w salonie wyciął mu z twarzy i po 3 tygodniach wrzucił jakiemuś kolesiowi hamburgera i całość nagrywał, jak gdyby nigdy nic, jeszcze klepał go po plecach i mówił, jesteś zajebisty i wiecie. Jest tak najszybciej, ja też nie wpierdam tego szybciej i po tym od razu zrobimy imprezkę, już nie będziemy żadnych tutaj. Nawet mi nie ujęcie, zapaliśmy cię, jak się zwisał kawałek skóry takiej długości i sobie wsadził od powrotu w świat, nie? Zabawałeś to? Parę razy potem wypowiadał się o tej sytuacji i jestem ciekaw, czy jak on zjadł kawałek Popka, to czy faktycznie będzie miał w sobie też część duszy Popka. Ja bym bardzo bał się mieć w sobie takiego Popka, nie wiem jakby. Zamiast wyszedł do śmieci, to ja schowałem to do woreczka, wsadziłem do zamrażalki, 3 tygodnie to leżało. Ja nie wiem po co, ja nawet nie planowałem, co ja z tym zrobię. Po 3 tygodniach nakarmiłem tego świra, bo do tej pory nie wiesz, że to prawda. Numer 4. W kolejnym z rozdziałów Paweł wyszedł na miasto z przyjaciółmi. Jak tak patrzę na te nagranie, mam przed oczami samego siebie z podstawówki, jak to po wyjściu na dwór robiliśmy z kumplami największe z głupot. Chodzenie do sklepu i mycie zębów pastą na miejscu, pokazywanie na ludzi palcami. Taki zestaw młodego gimba pokazał nam również Popek w jednym ze swoich nagrań. Okay. Mój brat przyjechał ze Szkocji, no proszę. Mój brat ze Szkocji, no i dojechał. Znane jest również powiedzenie: Popuś, czy to ty? Do którego nawiązał w materiale. Słuchajcie, nie pójdźcie do mnie na Facebooka. Popuś, czy to ty? Czy ty, patrzę naprawdę ty? A to tu się... Nie ja! Numer 5. Jednym z artefaktów mocy dający Pawłowi plus 50 do zdrowia jest ta oto zawieszka z białego złota, którą dumnie nosił przez długie lata. Zawieszka z logiem jego starej wytwórni Wagwan. Istnieje nagranie z 2014 roku, jak odbiera to cudeńko od jubilera. I musicie przyznać, że całkiem ładny świecidełko, natomiast nie wiedziałbym z czymś takim nikogo innego jak Popka na naszych polskich ulicach, bo weźcie sobie takiego przeciętnego pana Mietka na emeryturze albo Grażynkę w takim łańcuchu. To się ze sobą nie łączy. How many carats diamonds is in on dependent? Numer 6. W następnym z festiwali Popek pochwalił się swoimi złotymi zębami po raz pierwszy przed kamerami. W tamtym okresie bohater coraz to bardziej zaczął transformować się w monstera rodem z jakiegoś Marvela. Wiecie, zaczął od tego, że powiesił się na hakach, potem wytatuował też nieszczęsne gałki oczne, ta skaryfikacja, następnie druga skaryfikacja, a na otarcie łez jeszcze cała szczęka ze złota. Złoty uśmiech Popka kosztuje fortunę. Ile? Tego nie wie nawet Bóg! Ja sam nie wiem, ile wydaje pieniędzy na złote zęby.
Jestem w połowie drogi, wstawiłem 12, piątego wstawiam całą szczękę, chyba będę pierwszym człowiekiem na planecie Ziemia, który ma wszystkie zęby ze złota. Pieniądze tu nie grają roli. Numer 7. Nowy telefon. Artysta, jako że dorobił się na gangu Albanii niemałych kokosów, to jako poważny influencer zainwestował w najnowszy sprzęt komórkowy zaprojektowany przez Apple właśnie dla niego. Zobaczcie. Wymarzony telefon, 4 miechy na niego polowałem, w końcu go mam, bo ją zabaweczkę otwieramy. Tu jest ładowarka. Jest, kurwysyn, ma nóweczka, jest. Czuję się jakby święta, przyszedł trochę wcześniej. Zajebiście się, mam go. Numer 8. W słynnym rozdziale pod tytułem Garaż Popka nasz królewicz miał w zwyczaju spędzać w nim większość swojego czasu. W jednym z opublikowanych przez niego nagrań kłóci się ze swoją partnerką, bo jak sama twierdzi, znowu będzie Binna spędzała dzień sama. Chyba przeginasz pałę. Kaszka, nie przeginam pałę, piję sobie kotelkę wina i nagrywam, pracuję cały czas. Może troszeczkę się ogarnij, znowu dzień, zaraz znowu będziesz spał, znowu będę sama. Nie będzie sama. Numer 9. Pewnie ciężko w to uwierzyć, ale Paweł nigdy nie był największym zadymiarzem na galach freakfightowych. Ja to w ogóle skreśliłbym go z listy jakichkolwiek zadymiarzy, jeżeli chodzi o wspomniany świat. W zasadzie każdy z jego udziałów odbywał się w przyjaznych warunkach, od przygody Federacji w KSW, po Fame czy nawet Prime. W pewnym wiralowym nagraniu Popek stanął twarzą w twarz z hardkorowym Koksem, z którym miał zmierzyć się na Stadionie Narodowym. Robert chciał chyba poddymić najzwyczajniej i rzucił się na Pawła. Tak, tak, tam w duszy to niestety jest. Lubię wracać do tego nagrania, bo bez wątpienia było to najlepsze przedsięwzięcie w historii polskiej rozrywki związanej z MMA. KSW 39 Koloseum na Stadionie Narodowym. Temu wydarzeniu nie brakowało dosłownie nic. Wszystko było dopięte co do cala i wydaje mi się, że tak drugiego epickiego wydarzenia nawet Fame MMA nie zdoła już zrealizować. Numer 10. Kariera Popka wymyka się ostatnio trochę spoza kontroli. Wyciekło do sieci jego intymne nagranie i nie wnikając zbytnio w niego treść, odniósł się chwilę po, komentując z dystansem niefortunne wydarzenie. Jak zdążyliście zauważyć, ten ciąg Zasławka udostępnił moje zdjęcia. Nie spierdolę tego, bo mój k***s od dzisiaj jest w waszych rękach. Wyjawił również, że za wyciekiem stoi jego ex-kochanka, ta sama, którą jakiś czas temu oskarżał publicznie o stalking. W późniejszych nagraniach Popek eksplodował w prawdziwej furii. Nagrał filmik, w którym opowiada o krzywdach, jakie wyrządziła mu jego była kochanka i zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. Rodzina, ani dziewczyna, nie mogą pojąć, jak widzę tą Wocławka, to przeklinam. Posłuchaj, zabrałaś mi 2 dzieci. Zniszczyłaś moją Kaszkę, ona ci nigdy w życiu krzywdy nie zrobiła. Ostatnio podałaś jej numer ze swoją mordą, pisząc zapraszam do rozmów. I dzwonili do niej twoi psychofani i ta biedna dziewczyna nie wiedziała jak odbić piłeczkę, więc podawała się za policję z Wocławka. Zabrałaś mi 2 dzieci. Jeszcze dziwniejszy był epizod w Kolumbii, ale nie wiem, czy akurat chcę opowiadać wam o tym, co robił. Dlatego z tego miejsca odsyłam was do 2 poprzednich odcinków. Zapraszam o odcinek o Marcinie Najmanie oraz odcinek o Zusie.